Zaczynamy naszą opowieść o piwnicy pod Baranami. A któż może lepiej opowiedzieć nam o piwnicy niż Natasza, która spędziła tutaj 17 lat, będąc ajentką baru, czasami też barmanką, a wiadomo, że barman widzi dużo więcej niż inni. Dzisiaj naszym przewodnikiem po piwnicy będzie Natasza Bakosz-Czurowska i jeden z założycieli piwnicy, Miki Obłoński, który był od początku i pamięta bardzo dobrze, jak to wszystko się zaczęło. Wchodzimy do planetarium. To jest świątynia artystów. Tutaj się siedziało, rozmawiało, ale tylko wtajemniczeni mogli tutaj wejść, albo sami artyści, albo ich goście, albo ktoś, kto był naprawdę lubiany i chciany, ponieważ te następne drzwi były zamknięte podczas kabaretu i wchodziło się tutaj, no, mając specjalne względy. Za pozwolenie. Tak, za pozwolenie. Albo za zaproszeniem. Tak. Piwnicy pod Baranami i pod Baranem i pod i tutaj kolejne. Tak, więc barany, barany. Baran jest, tak. To jest cały symbol, pała, tak. To cała symbol, kamienica się nazywa Pod Baranami. Stąd nazwa kabaretu Piwnica pod Baranami. To był PRL głęboki. A widzisz, tak, a ja PRL, mam tak. I tu była zrobiona kopuła z płótna takiego. No, żeglarskiego. Żeglarskiego, tak. Ale był to wysklepione wszystko i tutaj w środku stała taka maszyna, która wyświetlała gwiazdy. Tak. I to były gwiazdy, no tam wielki wóz. No i, to były czasy chyba, czasy, kiedy to tutaj był Dom Kultury, tak? Tak. To był Wojewódzki Dom Kultury, tak. No, ale jego prezesem, bo tak się nazywał wtedy, nie dyrektor, tylko prezes, był taki człowiek, który skarżył się, bo on do piwnicy nigdy nie schodził. A dlaczego powiedział? Bośmy go pytali, panie prezesie, a dlaczego nie? A bo wiecie, bo ja miałem taką przygodę. Była choinka u nas w domu, były bombki, no wszystko było ubrane. Ja ją, świeczki się paliły, no ja zapaliłem świeczkę jedną, ale ona się zapaliła i zapaliła się cała choinka. I jak tata to zobaczył, bo go ugasili, mówi, ale on mnie za kark i do piwnicy i zamknął mnie na cały dzień. No i ja dlatego do piwnicy nie chodzę. Uraz dzieciństwa. A za moich czasów pamiętam, że to sklepienie było pokryte takim tynkiem, który był wyschnięty i cały czas spadał do drinków, tak. Co niesamowicie denerwowało wszystkich. Tak. I Piotr, a może nie wiem, ktoś z jego otoczenia wymyślił, żeby... Nie. To były lata, koniec 80. albo początek 90., kiedy to Ela Pietrzyk i jej wtedy kolega czy partner Bandura Jacek, po prostu będąc studentami ASP, rozmalowali płótno, które tutaj zostało zawieszone. I powstało takie malowidło, które właśnie pełniło rolę dekoracyjną, jednocześnie osłaniało ten tynk, żeby nie sypał się. Tak. Natomiast jakiś czas gdzieś z jakiejś szpary to się wysypywał jednak. natomiast ten obraz to jest dzieło Wieśka Dymnego. Tak. Jest to parafraza właśnie szału Podkowińskiego. Tak. Widzimy tutaj tą kobietę o rudych włosach, która się trzyma tego konia i ta grzywa końska się przeplata z jej włosami. No, ale kto leci do niej? No kto? Kto to jest? No Piotr oczywiście. Piotr, tak, no, tak. Leci Piotr do niej w kapeluszu, ale nie do niej. Gdzie on leci?
Do baranów? Do barana, no tak, tu jest tak, baran, przecież tak, na tak, dole. Tak, tak, nie widzę. Widzisz? Widzę. I widzę. Oczywiście orzeł, no to, to jest... Ale też patrzy na barana, więc odwrócony no tak, w stronę... Tak. Tam jest postument też z baranem i Piotr, mm-hmm. gdzie leci, no oczywiście tak. Tak. Natomiast taki bardzo znany, sketch, gdzie show Podkowińskiego jest wystawiany na scenie, prawda? Bo to był Pamiętniki Mary, tak się to nazywało, a recytowała to Marysia Radwanowa, która była aktorką zawodową ze Starego Teatru i która no, przychodziła tu w kostiumie i recytowała ten fragment recenzji o dziewczynie, która widziała ten prawdziwy obraz w muzeum, na wystawie i wróciła do domu i zapisała w swoim pamiętniku zachwyty, jakie to było, no, jakie to było wspaniałe. Aż pyska tego potworu, tej rozszalałej bestii apokaliptycznej płynie piana szaleństwa, obłędu, orgia życia i śmierci, loży dla wy, dla was. Maryśka tego się nauczyła na pamięć i w odpowiednim kostiumie zaprosiła do tego, żeby Krzysiek Litwin, który był no, wspaniałym artystą, komediantem i on siadał na krześle, ale tak, że miał przed sobą tak, tak, tak i tak, jak na koniu. Jak na koniu, tak. A Maryśka była za nim i opowiadała. I tak go włosami. Tak, ale nie tak, nie, i tak go, bo była w kostiumie, z szalem, bo szał musiał być, wiadomo. I on siadał, a Maryśka go otaczała i opowiadała, jaki to piękny obraz, a ten koń, a Krzysiek tak na nią patrzył. No. I tak kopytem. Ale tak, najpierw wnosił to. No tak, to trzeba wrócić, bo na pewno... Krzesło stało tam już przygotowane, a ona wchodziła, zaczęła mówić i chodź, szał, no to on wbiegał. Oczywiście tak, no bo jakże inaczej, siadał i potem się to odbywało. Tak. No, i kończyła. I ona mi, ach, jak to coś tam, bo to było tak, że jak a ten koń bił, tak mnie bił, kopytami tak mnie bił, no to licznie się obracał i uciłował kopytami w uderzeń. On mówi, szał. Jest kto? A to nie wiem. A Mikio? Mikiego, tutaj widzisz w tym takim w epoletach. W ubraniu wówczas ułana, no ma czapkę ułańską. Takie nosili ułani ojcem Skrzyneckiego był właśnie pułkownik Skrzynecki, tak. Marian Skrzynecki. Natomiast tutaj też widzimy jedno oko, lewe oko Anisza Łapak, tak. A tam widzimy Litwina z prawej strony. To jest Litwin. Tak, tak. A to jest Tadek Kwinta. Mieliśmy też taki wspólny numer, to się nazywało Leokadia i znów Litwin, bo Tadek śpiewał to bardzo szybko. A Litwin, który tam nam towarzyszył, robił tak. Tak robił. A wyżej portret Piotra i Ewy Demarczyk. To jest Ewa na pewno. Ola Maurer. I znowu Ania Szałapak u góry piękne włosy prezentuje. Ale tam na górze to jest Raj Półtorak. Córka Półtoraka, Agata.
wychodzimy z planetarium i idziemy do tej sali, gdzie... No, gdzie rozmawiało. Plakaty reklamujące na przykład film Przewodnik. Film ten był kręcony przez Tomasza Zygadło o Piotrze, bo pracował Piotr jako przewodnik po Krakowie i taki film został nakręcony. Tutaj nad moją głową jest takie piękne powiedzenie, które Piotr Skrzynecki lubił powtarzać. Jesteśmy wysepką w morzu bestialstwa, szarzyzny, głupoty, łajdactwa, cynizmu, nietolerancji i przemocy. Także wchodząc do piwnicy, aktywnie uczestnicząc w życiu piwnicy, w jej artystycznym życiu i dookoła artystycznym, człowiek niejako się pozbywał tego wszystkiego, co go otaczało i można było tutaj naprawdę zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje na zewnątrz. Tutaj panowały zupełnie inne relacje, zupełnie inne priorytety i zupełnie inne życie, takie właśnie artystyczne, takie prawdziwe, takie niepowtarzalne. Warto tutaj pochodzić i pooglądać te wszystkie portrety, te wszystkie zdjęcia, te wszystkie obrazy. O każdym można opowiadać osobno, ponieważ no, to jest cała historia piwnicy.